W momencie, w którym Orlen zaczął zaniżać sztucznie ceny paliw na czas kampanii wyborczej, to hurtownicy, niezależnie od Orlenu, przestali mieć jakąkolwiek zachętę ekonomiczną do tego, żeby ten diesel do Polski sprowadzać, bo okazuje się, że polska cena detaliczna jest niższa niż zachodnia cena hurtowa. Jestem przekonany, że paliwo zdrożeje. Jak to jest naprawdę z tą aferą wizową? Ma wejść przecież dyrektywa budynkowa EPBD, która zmusi nas nie tylko do remontów, to jeszcze nowe mieszkania będą musiały być zeroemisyjne, będą musiały mieć fotowoltaikę, nowe windy, okna, drzwi i tak dalej. W związku z czym będą jeszcze droższe. Czy się stoi, czy się leży, 4000 się należy i wtedy się naprawdę nie opłaca starać i ludzie to będą widzieć.